Cześć kochani, zbliża się koniec miesiąca, także przychodzę do Was z szybkim denkiem. Zużyłam kilka rzeczy do pielęgnacji, jedną wyrzucam starą do makijażu i tutaj jeszcze mam rzeczy do sprzątania, także jeżeli jesteście ciekawi, co zostało moim hitem, a co bublem, to oglądajcie. Na początek pokażę Wam rzeczy do sprzątania, tutaj mam taki bezzapachowy antybakteryjny Astonish, on już jest wycofany. I tutaj drugi, o zapachu sosny, wybaczcie, że takie ubazgrane, myłam nim podłogi i różne takie jeszcze zapiaszczone tereny były sprzątane. Teraz akurat jest mokro i pies mi naniósł piachu, więc znowu będę musiała sprzątać dzisiaj. Ale okej, płyny świetne. Ten był bezzapachowy, ale teraz zauważyłam, że jakoś dziwnie pachniał, więc nie wiem, czy to może ze starości. I też nie wiem, z jakiego powodu są one wycofane. Ten piniowy świetnie, oba świetnie wszystko domywają. Piniowy pięknie pachnią. Mam tutaj żel do mycia twarzy Under 20. On jest teraz w przezroczystym opakowaniu. Ten w regularnej cenie kosztował 20 zł. Nowa wersja kosztuje 13 zł bez promocji, więc na pewno wypróbuję. Całkiem dobrze mi oczyszczą skórę, aczkolwiek nie radził sobie ze strefą T. Tam musiałam myć skórę dwa razy, bo wiadomo, jest dużo sebum. Przyjemnie pachniał, na długo wystarczał, chociaż jak zaczęłam nim myć szyję i uszy jeszcze z kremu z filtrem, no to wiadomo, że mniej, ale bardzo chętnie wrócę do niego. Mam tutaj taki cooling gel z mentolem i olejkiem miętowym Fuzzvol. To był żel właśnie chłodzący, wegański. Świetny, mocno chłodził. Już nic nie ma. O, tutaj nawet zastygło. Jak zastygał, to się robi taka folia. Nie mam pojęcia czemu, ale przypomina mi to maski Peel Off. On oczywiście zawiera alkohol. Delikatnie tę skórę przesuszał. Więc będę szukała też innych wersji chłodzących żelów. Żelów, żeli. Co mogę powiedzieć jeszcze? Tani. Mocno, mocno pachnie właśnie mentolem i tym olejkiem miętowym. Ten zapach troszeczkę się wbija w nosek, więc wrażliwi mogą po nim po prostu kichać. I mnie się już go nie chciało pod koniec lata używać, więc dam go mamie. On też jej pomagał na bolące stopy, troszeczkę jej chód właśnie pomagał złagodzić ból, także spoko. Mam tutaj pomadkę ochronną do ust Isena Classic. Ona chyba nie jest wegańska, bo nie widziałam tego znaczku. Całkiem przyjemnie usta nawilża. Bardzo delikatny, ładny zapach. Tak trochę przypomina mi. W sumie nie powiedziałabym, że wazelinkę. Ale prześlicznie pachnie. Teraz będę wąchać godzinę ten zapach. Nawilża spoko, aczkolwiek moje usta znowu za mało piję, co za tym idzie, znowu są ciągle wysuszone, więc kiedyś pewnie kupię ponownie, natomiast teraz chcę kupić balsam Yop, ponieważ to jest jedyny balsam, który mi bardzo mocno nawilża usta. Mój ukochany Dermosan Tłusty, na pewno go kupię ponownie, ponieważ szybko się wchłania, przyjemnie natłuszcza skórę i cudownie pachnie. On kosztuje w Hosmanie około 17,50 zł w promocji. Kiedyś to była cena regularna, ale teraz niestety podrożał. Ja go stosowałam głównie na dłonie, aczkolwiek pod oczy na zimę będzie idealny do skóry suchej. I ja go wolę bardziej niż krem oliwkowy z ziali, który również natłuszcza skórę, ale jest taki, oprócz tego, że szybko się wchłania, to jednak moja skóra potrzebuje czegoś mocniejszego i ten krem spełnia moje standardy, chociaż jest to marka niestety nie cruelty free, ale to jest właściwie Dermosan, to jest taki krem i tłusty i półtłusty, który niestety nie ma żadnego zamiennika i pomimo, że dalej szukam zamienników, to ich po prostu nie ma. Zużyłam tutaj takie dwie próbki masek do włosów. Pierwsza to jest L'Oreal Prolonger. I ona pachniała jakąś taką brzoskwinią. Włosy delikatnie wygładziła, aczkolwiek ja ją bardzo krótko trzymałam na włosach. Natomiast zapach utrzymał się długo. Ja tego zapachu nie lubię.
Poza tym uważam, że gdybym dłużej trzymała, to pewnie ten efekt byłby lżejszy, lepszy. No i tyle. Tutaj macie skład. Zawiera też alkohol oczywiście. Drugi produkt to jest taka maska proteinowa o pięknym złotym kolorze. Zobaczcie, tutaj jest odrobinkę właśnie wylane i zawiera mikę, czyli to ta mika tak pięknie błyszczy. Powiem Wam tak, to wspaniale wygładziło i dało taki efekt właśnie, o, jeszcze trochę jest miękkich włosów, już po minucie. A gdybym to trzymała dłużej, no to na pewno właśnie byłby efekt lepszy. Pachnie tak odrobinkę jakby olejkiem arganowym. Nie mam pojęcia, ale bardzo ładny zapach ogólnie, taki luksusowy bardziej. I powiem szczerze, że to bym bardzo chętnie kupiła ze względu na to, jak cudownie wygląda ta maska i jaki robi efekt. Natomiast ponieważ marka L'Oreal nie jest cruelty free, to po prostu do tego nie wrócę i też nie wiem, czy ten produkt jest dostępny i czy nie jest drogi. Więc jeżeli macie coś, co zmiękcza mocno włosy, wygładza i ma taki cudowny, złoty, lśniący kolor właśnie z miką, to polecajcie w komentarzach. Zużyłam też trzy maski do twarzy i może zacznę od tej. Jest to Isana Hydro Booster. Jej użyłam dwa razy. Wiem, może komuś się wydawać niehigieniczne, ale szkoda mi było tego płatu, bo ogółem to jest tak, że tutaj mamy płat. Jego się nakłada na twarz, ale jest... Aha, płachta, nie płat. Okej. Co mi się właśnie podoba, to to, że jest dużo serum, a co mi się nie podoba, to to, że to serum zostaje i ja nie mam zwyczaju po prostu z masek serum brać na twarz, na szyję i tego wsmarowywać. Ja lubię właśnie sobie nałożyć to na płacie. I po prostu użyłam drugi raz. Ja wiem, że tutaj jest napisane, maska nie nadaje się do podobnego użycia, co dopiero teraz zobaczyłam. Ale cóż, mnie się krzywda nie zadziała. Także będę to w taki sposób po prostu używać. Myślę, że chętnie wrócę. Ona delikatnie chodzi skórę. Na lato po wyjęciu z lodówki będzie jak znalazł. Tutaj mam cannabis od Liren. Oczyszczająca maseczka glinkowa. Ona świetnie, przyjemnie oczyszcza i wygładza skórę. Jeszcze mogę powiedzieć, że po glince mnie wysypało, ale to może być właśnie efekt glinki, że się po prostu wszystko oczyszcza i wychodzi na wierzch, na skórę. Ja na pryszcze mam krem, nie żel, krem taki punktowy z Under 20. On mi się świetnie sprawdza i gdyby ktoś nie wiedział, to marka Liren, a Under 20 to są marki do Ireny one należą do Ireny Eris. Z czego Irena Eris jest naprawdę droga. Także do tego chętnie wrócę. I tutaj ostatnią rzeczą jest maska, która zrobiła najwięcej syfu, bo mi pobrudziła niektóre produkty. Jest to Isana Peel Off. I tak, ja wiem, że maski Peel Off mają dużo przeciwników, natomiast ja raz na jakiś czas lubię sobie po prostu zastosować taką maskę z tego względu, że na przykład może wyrywać włoski, chociaż ja akurat nie potrzebuję tego. Skóra, tutaj jest napisane, poprawia wygląd skóry. Czy moja skóra się poprawiła? Nie wiem, słuchajcie. Ja wągrów nie mam, więc nic mi ta maska nie wyrwała, oprócz włosków. Czułam, że skóra była lekko przesuszona, lekko ściągnięta i bardzo matowa. Natomiast ja też pakuję sobie dużo produktów nawilżających na twarz, więc ten efekt po jakimś czasie po prostu minął. I ja polecam to używać na strefę T. Ja niestety użyłam na całą twarz, natomiast to jest typowa maska do strefy T. I właśnie tam, gdzie się ma rozszerzone pory, uważam, że lepiej stosować. Oczywiście niech każdy stosuje co chce. Nie namawiam do stosowania maseczek i nie odradzam. Myślę, że raz na miesiąc czy raz na kilka miesięcy krzywdy to nikomu nie zrobi, pod warunkiem, że nie ma skóry bardzo wrażliwej, jakiejś naczynkowej i tym podobne. No ludzie ogółem zwracali mi uwagę, żeby nie używać takich masek, ale ja i tak raz na jakiś czas po prostu jej użyję. Ostatnia rzecz jest do makijażu i szczerze mówiąc szkoda mi jej wyrzucić, bo zobaczcie, jej jest jeszcze dużo. To jest puder.
Świetny puder. Dobrze utrwalał makijaż. W ogóle dużo produktów marki Hehan naprawdę świetnie mi się sprawdza. Przynajmniej te, które mam jak dotąd. Chyba żaden bubel mi się jeszcze nie trafił. I też przede wszystkim kolor idealny dla mnie. Bo na przykład białe pudry, mam jeden biały puder z Essence teraz i niestety mam beznadziejny podkład marki AA i on mi się zważył. Właśnie, ten puder mi się zważył po prostu na podkładzie i to nie wyglądało ładnie. Natomiast ten puder właśnie się nie ważył, nie wchodził w zmarszczki, nic się z nim nie działo. No jedyny kłopot jest taki, że już śmierdzi starością, bo już mam go ponad 2 lata, jakieś 2,5 roku. No szkoda, że muszę go wyrzucić, tutaj jest tylko 12 miesięcy, ale na pewno do tego pudru wrócę. On jest teraz w nowej szacie graficznej. Kochani, w tym filmiku to wszystko. Jeśli Wam się podobało, oczywiście łapkujcie w górę. Koniecznie piszcie, czy któryś z tych produktów uwielbiacie, a może Wam się nie sprawdził. Piszcie koniecznie w komentarzach, co uważacie o tym filmiku, bo zauważyłam, że spadł zasięg, więc jeżeli po prostu Was troszkę zanudzam, to powiedzcie, dajcie jakieś rady, jak mogę urozmaicić te filmiki, żeby przyjemniej Wam się oglądało. Jeśli chcecie więcej tego typu filmików, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, wtedy nic nie pominiecie i do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa!